Siema, witam w kolejnym odcinku Isaaca. Dobra, resecik. Gramy sobie Tainted Samsonem chyba, tak? To Samson był. Pierwszy raz nim gram. Nie mam na nim żadnego marka i w ogóle żadnej gierki zagranej. Widzę, że na start nie mamy żadnego itemka. No dobra, zaczniemy z tą muchą. Ona nie jest taka zła w sumie, na większych bossów jest nawet fajna. Na przykład taki monstro, to ta mucha chyba go bije cały czas, bo jest za duży. W ten weekend nie będzie żadnego live'a. O, wyjeżdżam, urodziny mamy. Zdążyłem sobie nagrać przed. Jeszcze chyba muszę nagrać Margonem, ale to zdążę na spokojnie. No i jakieś tam odcinki się pojawią, jeszcze będę musiały dodać TikToki i shortsy, bo teraz zacząłem regularnie wrzucać. Staram się, żeby codziennie coś tam było wrzucone. Dobra, mamy w sumie taki mieczyk jak Forgotten. Okej, nie znika. O, odbija łzy. Git. A, dobra, nie mamy bombki. I możemy rzucić. Nie wiem, mogę mieć zachrypnięty głos w sumie, bo niedawno wstałem jak nagrywam. No ale co? Trzeba nagrać. Weekend musi być. We wtorek muszą być automaty, a w weekend musi być Isaac. O, Balls of Steel jeszcze. Chyba muzyka jest za głośna, ale no to wam to przyciszę, a u siebie to trudno, wytrzymam. Szkoda tej bombki, chciałem tego kamyka z X-em rozwalić, ale już tam na górę nie będę leciał. O, na tego bossa... W sumie też się przyda ta mucha. Łyżeczka, okej. Ej, idziemy na matkę. Nie wiem, kiedy ostatnią matkę próbowałem, to dzisiaj spróbujemy. A i jak coś, ten weekend zrobię już na Discordzie kanał z tym konkursem. To można tam się powoli będzie już zgłaszać. Te skinki, no to tak jak mówiłem, będę musiał i tak poczekać, aż będę mógł nimi tradeować. Ale to może zrobimy jakiś po prostu z tańszym skinkiem za, nie wiem, dwie dychy. Taki próbny. Zobaczymy, ile w ogóle osób weźmie udział. No dobra, wejdźmy. O, dobra. Weźmiemy to, czemu nie? Nie będę miał już problemu z kluczami przynajmniej. Nie lubię tych much. W ogóle nie lubię tych pięter kanałów. Raz bosik. No tego bossa... No jakoś działa ta mucha. Dobra. Apeki sobie uleczyłem, więc git. O, kolejne HP up. Dobra, oj, wezmę to. No i dobrze zrobiłem. Nie no, serio? Z wody wyskoczył ten stworek. Dobra, potrzebuję HP. Ryzykujemy, zaryzykujmy. Oj, niedobrze. Dobra. Ej, HP mamy dużo. No jakiś tam atak dostaliśmy z tego mięska jeszcze. Daj. No. Kabelki by się przydały. To jest dobry itemek ogólnie. Dobra. No i mamy. A tutaj... O kurde, parasajcik. No, parasajcik chyba lepszy. Chociaż soy milk ciekawe jakby z tym... itemkiem na te duże łezki zadziałało. Dobra, lecimy po nożyk i jeszcze bossa zabijemy. Wiadomo, dodatkowy item. Tylko teraz trochę tak bezpieczniej trzeba. O, damage. I to spory. Dobra, to mamy i jeszcze na bossa lecimy. Dobra, zdążymy na bossa. O,
Trochę zabrakło, ale git. Damage i range. Tu range chyba nie wpływa na to, kiedy nasze łzy znikają, tylko speed tych łez. Szybkość. A, dobra, nie mamy bomb. Musimy sobie przyoszczędzić jedną teraz. Daj, co mamy? O kurde. Dobre itemki lecą. Praktycznie tylko tiery trójki. Znaczy z treasure'ów, bo z bossów to trochę syf leci. No, no tutaj ciężko chyba było. Dużo ich tu jest. Dobra, ale jest bombka. Lepiej. To kupię to serducho. Niech będzie. Dobra, jest bombka. To możemy normalnie na bossa już iść. No i do kopalni. Kuła, range down. A nic nam chyba to nie zmienia. Dobra. Pentagram, jeszcze damage, hit. Tylko w ogóle nie możemy Devil Rooma dostać, ale trudno. Nie trzeba każdego rana grać pod to. Dobra, udało się. A no tak, ja mogę te łzy odbijać. O, nawet szybko. Dobra, lecimy. Obym tu nie stracił za dużo HP, chociaż i tak mamy pełno. Ciekawy. Jak uda nam się matkę pokonać, to będzie fajnie. Bo naprawdę, dawno chyba z nią nie walczyłem, a co dopiero pokonać ją. Dobra. No, tutaj ucieczka przed nią to wiadomo. Można to zrobić szybko albo bezpiecznie. No, leć tu. Oj kurde, tutaj może być strata HP, ale wolałbym nie. Dobra. O, myślałem, że dostanę. Dobra. Dobrze, że ona jak crashuje, to się troszkę cofa. No i git. To teraz co? Bosik? To było po tym. Chyba... Hegena, czy mauzoleum, coś takiego. Gehenna, o. Demek. No tutaj wezmę chyba znak zapytania tym razem. A co to dawało? To chyba jak dostaniemy hita, to się drzwi otwierają, coś takiego. Dobra. A szybki sklep. Dobra, bosik i lecimy chyba. W sumie to mogę w niego strzelać, bo i tak mamy te łzy, co wybuchają. O, teraz już nie bardzo. Dobra, i po nim. Serio, jeszcze pod koniec? Nawet nie spojrzałem tam, co wybuchło. Dobra, pyk. O, serducho. Elegancko. Tylko, no... Taka średnia ta strzykawa, są lepsze. Dobra. Jakoś wyszło. O, w końcu te klucze się... A nie, nie klucze, tylko to... Gdzieś tam był kamień z Golda. To może później weźmiemy. No tutaj prawo. Okej, to jest dobre nawet.
No tutaj też fajnie serducho zatrzymane ty byłoby wziąć. O, w sumie. No i ładnie. A jeszcze tu może wrócę. No to wezmę to, wezmę to. I idziemy skrzyneczkę otwierać. No i ładnie, itemek, dużo kasy. Znowu HP odnowione. Jeszcze sobie polosuję, może dostanę ten itemek na HP up. No i niestety nie ten, tylko ten drugi. Ale dobra. Dobra, weźmiemy Balls of Steel. No i lecimy chyba na bossa, jeszcze tam Secret Room widzę, że będzie. Możemy tu sobie wysadzić. Staniemy dużo tych pajączków. No i to jest armia. Zostało jedno tu. O, to nam się nie przyda. Szkoda, bo mam nawet itemek pod bateryjkę. Nie, no i się zmarnują na tym wszystkie. Takie coś jest trochę bez sensu, ale no trudno. Jakieś tam utrudnienie. Okej. HP up. No i pierwszy devil. Okej, skoro mamy itemek na... znaczy bateryjkę, to bierzemy to. A to też jest dobry itemek, więc też weźmiemy. No i tutaj będzie matka. Jeszcze pewnie zahaczymy o... boss rusha. Dobra, gdzie jest ten bossik albo treasure room? No bossik jest, tylko treasure room ominęliśmy. No, ale mapki nie mam. No, dobra, lecimy? Tak, lecimy. Okej. No damage, wiadomo. Wejdźmy tutaj. Czy jest coś ciekawego? No jest fajny familiar albo halo. Dobra, bierzemy familiara. No jeszcze zdążył strzelić, no. Ej, fajnie jakby udało się na berserku nam wszystko tutaj zdobyć. No dawaj szybciej. Nie. Ale dobra. Zaraz mamy znowu. Dobra. Pewnie jeszcze ze dwie fale, czy coś takiego, bo tu strasznie szybko nam idzie. AP jeszcze, elegancko. Dobra, co to jest? O, ej, to jest fajne. No tylko szkoda, że nie mamy teraz tego, tej maszynki. Dobra, walka z serduchem od razu. No i to jest dobre, że te łzy im niszczymy od razu. Dobra, lecimy do korpsa. No i tu chyba znowu są dwa pięterka, nie pamiętam za bardzo jak to działało. Ale wydaje mi się, że build mamy taki solidny, że no jest naprawdę spora szansa na powodzenie tego rana. Ale długi ten, korytarz w dół był. Dobra, mamy secret. A tu gridzik tylko. Dobra, jest bossik, tutaj treżera już nie ma, jeśli dobrze pamiętam. To idziemy od razu. A, jeszcze ten. Nie przepadam za nim. No, niech podejdzie. Dobra, to jednak nie był ten taki, co wybucha.
Więc nie był taki zły. A to... Nie chcę tego. Wolę HP więcej w sumie. Fajny trinkecik, ale wolę ten nasz na damage. Dobra, użyjmy karty. A, bosik jest tam, okej. O, tutaj możemy pobawić się tym. Dobra. Potem wracamy po te HP-ki, to dostaniemy jakieś tam staty. Chyba za dużo, myślałem, że po pół będzie zabierał. Nie no, speed up i to 0,04. O, i to jest stat up, a nie tamto. Dobra, to lecimy tu. Fajnie jakby się udało HP-ki odzyskać. No i dobra, jeszcze cofnę może po jakieś tam kamienie do rozwalenia. Nie wiem, czy gdzieś było tak więcej. No chyba tutaj, co po 3 są. No to lecimy. Pyk na matkę. Pacja oczywiście. O. Nie, w złym miejscu chyba staje. Okej, chociaż to udało mi się uniknąć. Dobra, HP. Druga faza, 4,5 HP. Oj, no co jest? Nawet nie wiem, jak to uniknąć. Nie? Za mały speed. Padłem. Nie, nienawidzę matki. Głupi to jest boss. Trudno. Za rzadko ją biję, nawet nie wiem, jak tego unikać. Stanąłem w takim miejscu, że nie miałem w którą stronę nawet uciec. O dobra, podejście przynajmniej było. Jakiś tam chyba mark jest, nawet dwa. No to dzięki za obejrzenie i zapraszam do innych odcinków. Cześć!